Nie kojarzycie? Nie martwcie się. Na razie ten wóz zna niewielu, ale ma on szansę zdobyć wielką sławę. Stworzył go wybitny konstruktor Gordon Murray. Gdyby syrenka powstawała dziś, powinna wyglądać właśnie tak. Logo jest już prawie identyczne, ale nie jak z syrenką FSN, tylko z naszą warszawską syrenką. Natomiast tutaj podobieństwa się kończą, ponieważ to jest hipersamochód autorstwa nie byle kogo, a mianowicie Gordona Murraya, czyli człowieka, który stworzył McLarena F1. Zawsze uważałem, że jak ma się na nazwisko Murray, to trzeba robić komediowe rzeczy, bo jest się w tym wybitnym, ale jak jest się Gordonem Murrayem, no to można zrobić coś innego, na przykład dzieło swojego życia, ten oto supersportowy samochód, który jako jeden z nielicznych naprawdę mi się podoba. Troszkę wygląda jak stary DeLorean, troszkę jak takie oldschoolowe sportowe auto, jak stary Ford GT40. Coś pięknego. Mówi się, że to jest McLaren F1 naszych czasów. Kompletnie bezkompromisowy samochód, który ma, tak jak McLaren F1, jedno siedzenie na środku i dwa dla kibiców z tyłu, tak troszeczkę odsunięte. Do tego Cosworth pod maską, nazwa, która zawsze będzie gdzieś tam delikatnie powodować dreszcze na plecach. I jest to jedyny samochód z tych supersportowych samochodów, których może nie to, że chciałbym mieć, ale na pewno chciałbym się z nim trochę przemacać. Gordon Murray jest już bardzo dużym chłopcem. Od czasu zaprojektowania McLarena F1 minęło niemal 30 lat. Po 70 postanowił stworzyć dzieło życia. Jest nim GMA T50. Auto napędzane jest V12 Cosworth'a o mocy 700 koni. Biegi zmienia się ręcznie. Skrzynia ma 6 przełożeń, 5 wyścigowych i 1 spacerowy. Ten samochód waży poniżej tony. Wyobraźcie sobie w dzisiejszych czasach, żeby stworzyć układ napędowy, który ma 12 cylindrów, po prostu na maksa wykorzystać jego potencjał poprzez dodanie mu mocy i zredukowanie masy. Jak się okazuje, prawdziwa motoryzacja prawdziwych dużych chłopców nie potrzebuje niczego więcej. Szkoda, że tylko 100 egzemplarzy i szkoda, że taka kosmiczna kasa. Samochód jest bardzo ciekawy, ponieważ zwróćcie uwagę na to, że on praktycznie nie ma żadnego ospoilerowania. Ma natomiast z tyłu, na tylnym pasie, gigantyczny wiatrak. I to nie jest wcale jakiś nowy wynalazek, ponieważ Gordon Murray to jest gość, który projektował kiedyś bolidy F1. Wiecie w ogóle, do czego on służy? On właśnie zastępuje spoilery. Ten wiatrak wyciąga powietrze, zapewniając docisk do podłoża. On wyciąga powietrze nawet z podłoża, a przy okazji jeszcze chłodzi układ napędowy. Także no, niesamowicie ciekawa historia.